Zjawisko hejtu w internecie staje się coraz bardziej powszechne, narasta. Coraz więcej ludzi zamieszcza komentarze obraźliwe, nie mieszczące się w ramach dozwolonej krytyki, po prostu nieprawdziwe na temat czy to firm, czy osób prywatnych. Należy z tym bezwzględnie walczyć. Zostawianie tego tematu tematu hejtu bez, bez reakcji powoduje poważne straty wizerunkowe. Czy to firm, czy też osób prywatnych. Dotyka bardzo wielu osób, bardzo wielu firm. Zdecydowanie należy z tym zjawiskiem walczyć. Hejt w internecie jest to zjawisko nienawiści, jest to język, język nienawiści. Osoby, które używają określeń typu oszuści, kłamcy, złodzieje. Takie wpisy nie mogą pojawiać się na stronach internetowych, na portalach. Może być krytyka, mogą być wpisy negatywne, ale mieszczące się w ramach dozwolonej krytyki. Czyli ktoś ocenia, dajmy na to, daną usługę. Zostałem obsłużony, a nie do końca jestem zadowolony z tego powodu takiego. Na przykład obsługa była niemiła. Tak, ale w momencie, kiedy ktoś opisuje, używa wulgaryzmów lub po prostu pisze nieprawdę, takie wpisy podlegają usunięciu. Za wpisy umieszczane na portalach internetowych odpowiada administrator portalu. Administrator portalu ma. Prawny obowiązek usunąć wpisy, które nie mieszczą się w ramach dozwolonej krytyki, są szkalujące, obraźliwe, po prostu są przejawem nieuczciwej konkurencji. Artykuł 212 paragraf 2 kodeksu karnego mówi o odpowiedzialności karnej za zniesławienie. I takiej odpowiedzialności podlega administrator danego portalu. Oczywiście osoba, która zamieszcza dany wpis. Podlega takiej samej odpowiedzialności z tym, że zazwyczaj wpisy obraźliwe. takie Przejawy czy z tego hejtu są robione animowo. Oczywiście no, animowo w, internet, w internecie zostaje wiele śladów, które pozwalają namierzyć takiego hejtera, tak? choćby adres IP. Ale w pierwszej kolejności administrator jest zobowiązany do tego, żeby takie wpisy usunąć.